Witam. W tym poradniku zajmiemy się włączeniem awaryjnych świateł ostrzegawczych podczas gwałtownego hamowania. Przechodzimy do programu MaxEQ oraz łączymy się z modułem komfortu w naszym pojeździe. Zależnie od modelu pojazdu, który wybierzemy, funkcja ta ukryta może być w innym bajcie, natomiast sama procedura włączenia jej będzie taka sama. U mnie dla przykładu jest to Audi A4 B8 z 2008 roku. Po połączeniu się ze sterownikiem przechodzimy do zakładki Adaptacje, a następnie wybieramy pozycję kodowania. Tutaj, jak zawsze, pierwszą czynnością jest odczyt kodowania. Po kliknięciu w ten przycisk wyświetla się lista funkcji aktywnych w naszym sterowniku. Nas interesuje bajt 8, gdzie zaznaczymy bit zerowy oraz pierwszy, który odpowiadają za migające kierunkowskazy podczas gwałtownego hamowania oraz pulsacyjne światło hamowania. Po zaznaczeniu obydwóch tych okienek klikamy na przycisk Wykonaj. Jak widać, sterownik poprawnie przyjął kodowanie, a więc omawiane opcje od tego momentu są aktywne w naszym pojeździe. Jak masz pytania, gdzie w Twoim modelu znaleźć te funkcje, to możesz zostawić wiadomość pod filmem, a w wolnym czasie postaram się przybliżyć, jakie bity trzeba odhaczyć w Twoim sterowniku. Pozdrawiam!